Uwielbiałyśmy z siostrą biegać pomiędzy szpalerami w parku. To było to takie sielankowe, niedzielne popołudnia wśród barokowego ogrodu, przyciętych szponowych parterów, no i przepięknej parkowej budowli. Pałac Wilanowy jest tym takim obiektem, który naznaczył moją karierę zawodową, ponieważ rzeczywiście od niemalże momentu, kiedy moja mama w ciąży chodziła jeszcze po parku, spacerując właśnie, będąc ze mną w ciąży, spacerowała po parku wilanowskim, później bardzo często tam chodziliśmy na spacery niedzielne, więc to była taka kraina fascynująca dzieciństwa. Teraz pracując w Biurze Stołecznego Konserwatora, cały czas trafiam jakby do miejsc, nawet fizycznie, które były związane z właścicielami, tak jak tutaj w przypadku była to rodzina Branickich, która była właścicielem dóbr wilanowskich od końca XIX wieku. Oh,